Proszę Państwa, zacznę od kilku słów, które wypada na zakończenie tego krótkiego, trzywykładowego cyklu powiedzieć. Oczywiście czuję się zaszczycony zaproszeniem na wykłady do miejsca tak wyjątkowego w polskiej kulturze, jakim jest Zamek Królewski w Warszawie. Za to zaproszenie, a przede wszystkim za organizację tego cyklu, chciałem z całego serca podziękować Fundacji imienia Andrzeja Markowskiego, a przede wszystkim pani Małgorzacie Markowskiej, kierującej fundacją. O równie serdeczne podziękowanie składam na ręce dyrekcji Zamku Królewskiego za współorganizację tego cyklu, w którym, jak już Państwu powiedziałem, staram się odpowiedzieć na pytanie o misję piękna we współczesnym świecie. Na pierwszym wykładzie mówiłem o pewnej idei piękna, piękna, które służy dobru, egzemplifikując ten wykład przede wszystkim fragmentami 9 Symfonii Ludwika van Beethovena. Na drugim wykładzie zająłem się pewną specyficzną formą służby piękna, która polega na kształceniu artysty i którą, jak Państwo łaskawi jesteście może pamiętać, którą to formę traktowałem jako sui generis twórczość, w której jeden człowiek tworzy artystę w drugim człowieku. Jeżeli chodzi o materię dzisiejszego wykładu, to wydaje się, że anonsuje ją już sam tytuł, który jest odwołaniem do słów Horacego, Carmina non prius audita canto, śpiewam poematy dotąd niesłyszane. Poeta chlubi się tym, że wykroczył poza ramy tradycji, że śpiewa w sposób oryginalny, nowatorski. Myślę, że trzeba mieć świadomość tego, że taką pieśń może śpiewać także osoba, człowiek, który sam jest zjawiskiem oryginalnym, niepowtarzalnym, nie dającym się zastąpić. I właśnie o takim człowieku sztuki chciałem dzisiaj razem z Państwem porozmyślać. Tych, którzy w starożytnej Grecji pielgrzymowali do Olimpii, ażeby w świątyni Apollina zasięgnąć rady wyroczni, witały słowa w Pronaosie, czyli w przedsionku tej świątyni, gnoti se auton, poznaj samego siebie. Słowa te zawierały również pewną implikację. Poznaj, kim jesteś, kim możesz się stać i ukształtuj siebie takim właśnie. Wydaje mi się, że ten wykład powinniśmy rozpocząć od pytania, dzięki czemu człowiek może spełniać ten święty delficki nakaz. Ukształtuj siebie takim, jakim możesz być. W roku 1990 rozpoczęto jedno z najbardziej fascynujących przedsięwzięć w historii nauki, mianowicie projekt badania genomu ludzkiego. Projekt, w którym zaangażowali się wybitni uczeni z 6 krajów, ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Chin, Niemiec i Francji. I zakładano, że w ciągu 15 lat pozna się treść genomu ludzkiego. Ale już w roku 2000 podano wstępny opis na niezwykle uroczystej konferencji. Ona miała miejsce w styczniu, 26 stycznia. Otwierał ją prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton oraz premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. No i ogłoszono wyniki tych fascynujących badań. Kierujący tym całym projektem znakomity uczony Francis Collins mówił: uczymy się dziś języka, poprzez który Bóg stworzył świat. Zostajemy przeniknięci głębszym niż kiedykolwiek podziwem,
wobec złożoności, piękna i niezwykłości najświętszego daru Bożego. Potem kierujący projektem badania genomu ludzkiego Francis Collins napisał książkę pod znamiennym tytułem The Language of God, język Boga. Okazało się, że 99,9% informacji genetycznych każdy z nas ma taki sam zasób. Natomiast różni nas 0,1% treści genomu i to właśnie stanowi o naszej wyjątkowości, o tym, że jesteśmy indywidualnościami, że możemy być indywidualnościami. Czyli proszę Państwa, 0,001 genomu to jest bardzo dużo, to jest znak, że powołani jesteśmy do tego, żeby się między sobą różnić, żeby być jedyną niezastąpioną osobą w całej dzisiaj 7-miliardowej rodzinie ludzkiej. Znakomity filozof, teolog, dominikanin, także mistyk z przełomu XIII i XIV wieku, mistrz Eckhart pisał: to, że jestem człowiekiem, jest wspólne dla mnie i innych, ale to, że ja, to ja, jest tylko moje i należy do mnie i do nikogo innego, do żadnego innego człowieka, ani do anioła, ani do Boga, być może z wyjątkiem tego, że jestem z Nim i dla Niego. To jest ta 0,001 treści genomu ludzkiego. No i wreszcie inny znakomity myśliciel, humanista, lingwista z drugiej połowy XV wieku, Włoch, Giovanni Pico della Mirandola, krótkie życie, 31 lat, ale jakie owocne. On w takiej rozprawie De hominis dignitate, o godności człowieka, przedstawił właśnie człowieka jako istotę wolną, która wedle własnej woli może nadawać sobie kształt, może siebie tworzyć. Zacytuję jeden akapit z tej fascynującej rozprawy Pico della Mirandoli. Twórca zwraca się do człowieka ze słowami: nie uczyniłem ciebie ani niebiańskim, ani ziemskim, ani śmiertelnym, ani nieśmiertelnym, abyś sam w sposób wolny i godny ciebie tworzył siebie, nadając sobie kształt, jaki zechcesz. Znakomity nasz psychiatra, filozof i humanista, profesor Antoni Kępiński wskazuje, że właściwie trzy czynniki stanowią o tym, jaką mamy osobowość. Pierwszy czynnik to jest genetyka, drugi czynnik to jest środowisko, a więc rodzina, szkoła, media, kultura. No i trzeci czynnik to jest właśnie wolna wola. Tutaj w zależności od naszych wyborów, naszych decyzji, stajemy się tym, kim chcemy być, więc w pewnym stopniu odpowiadamy za to, co z siebie uczyniliśmy. Oczywiście te decyzje podejmujemy w oparciu o naszą własną hierarchię wartości. W 1999 roku, w ostatnią niedzielę wielkanocną tamtego tysiąclecia, Jan Paweł II skierował do artystów całego świata list, w którym wyraził kilka istotnych myśli, ale właściwie jedna myśl kierowana jest do wszystkich ludzi świata, ponieważ oni w jakimś sensie są również artystami, w każdym razie w świetle tego zdania, które za chwilę zacytuję, powołani są do tego, żeby być, jak powiadam, w jakimś sensie artystami. Pisze Ojciec Święty tak. Według Księgi Rodzaju zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia. Człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. No,
jeżeli każdy człowiek zaproszony jest przez Stwórcę do tego, żeby brać udział w stwarzaniu samego siebie i czynić z siebie arcydzieło sztuki, no to na pewno w szczególnym stopniu zaproszenie takie kieruje Stwórca do artystów. No dobrze, ale jak artysta stwarza siebie? W jaki to szczególny sposób, ten właśnie człowiek obdarowany talentami artystycznymi? Otóż artysta stwarza siebie poprzez dzieła, które tworzy. Amerykański malarz XX wieku, twórca abstrakcji lirycznej, też takiej techniki drippingu, rozpryskiwania farby na powierzchni płótna, Jackson Pollock, zauważył, że między nim a kreowanym przez niego obrazem nawiązuje się reakcja sprzężenia zwrotnego. To znaczy on oddziaływuje na obraz, ale w równym stopniu obraz oddziaływuje na niego. I powiedział tak, maluję, a jednocześnie jestem malowany. No, wyraził krótko taką myśl, że artysta tworzący dzieło sztuki jest jednocześnie podmiotem i przedmiotem aktu twórczego. Tę samą myśl pięknie w notatniku, to jest pierwszy tom takich zapisków, wyraziła Anna Kamieńska, znakomita eseistka. Pisze tak, wszelka działalność ludzka jest kształtowaniem, które natychmiast obraca się ku człowiekowi i zaczyna zmieniać jego samego. Tylko Bóg stwarza, czyli nie jest stwarzany. My podlegamy własnej twórczości. Zaczęłam pisać wiersz. Natychmiast wiersz zaczął pisać mnie. Słynny inżynier i architekt starożytnej Grecji, działający w VI wieku, Eupalinos z Megary, przekazał nam niezwykłej wagi myśl. Za każdym razem, gdy zbudowałem świątynię, zbudowałem samego siebie. Proszę Państwa, kilka słów na temat tego Eupalinosa, dlatego że pomijając to, że zbudował wspaniałą świątynię Herajon, świątynię Hery w Samos, to był jednocześnie też geniuszem inżynierii, ponieważ mówię, jest to VI wiek, pod górą Castro przekopał tunel o szerokości i wysokości prawie 2 metrów, długości 1100 metrów, po to, żeby pod górą poprowadzić wodę do miasta. Rzecz jednak w tym, że ten tunel kopały dwie ekipy z dwóch stron tej góry Castro i one spotkały się dokładnie w tym samym miejscu, na poziomie horyzontalnym i wertykalnym. No, ludzie uważali, że to jest wielki wyczyn, prawda, inżynierii, VI wiek przed naszą erą. Natomiast ja uważam, że jeszcze większym wyczynem jest ta myśl, którą przed chwilą zacytowałem, ponieważ ona wyraża esencję tego, co zawiera się w kategorii określające istotę człowieka homo creans. To oznacza, że człowiek jest istotą twórczą, ale to mówi coś więcej jeszcze, że człowiek tworząc swoje dzieła, także dzieła sztuki, jest jednocześnie tworem tych dzieł, że po prostu pomnaża sam siebie, stwarza siebie poprzez akt twórczy. Za każdym razem, gdy zbudowałem świątynię, zbudowałem samego siebie.
Powiedziałem, że artysta stwarza siebie poprzez dzieło, a także artysta stwarza siebie poprzez działanie. Wyjaśnię Państwu, co mam na myśli, tak mówiąc właśnie, a zacytuję najpierw jedno zdanie z dziennika Witolda Gombrowicza z pierwszego tomu. Narzucić się ludziom jako osobowość, aby potem już na całe życie być jej poddany. Inne dzienniki powinny mieć się do niniejszego, jak słowa jestem taki, do słów chcę być taki. No, nie można było dobitniej wyrazić intencji pisania tego dziennika, właśnie wskazując, że dziennik przede wszystkim jest formą autokreacji, samostwarzania się Gombrowicza jako pisarza. No ale proszę Państwa, z tego, że artysta stwarza się poprzez dzieło, wynika pewna prawda. Otóż jakiej miary dzieło tworzę, takim będę stawał się artystą. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto kompozytor podejmuje wysiłek najwyższej miary, wysiłek woli twórczej, wyobraźni, determinacji, całej potęgi ducha, prawda, i wkłada w to wszystko w dzieło, które komponuje. I za każdym razem, gdy uda mu się stworzyć arcydzieło, potężnieje on jako twórca. I wyobraźmy sobie drugą sytuację, że ma mniej ambitny cel, szybko na zarobek, prawda, z daleko mniejszą odpowiedzialnością tworzy jakąś taką okazjonalną rzecz, na przykład dżingiel reklamowy albo jakąś ilustrację do czegoś, prawda. No, to jest taka sytuacja, gdzie działa poniżej, prawda, daleko poniżej tego, co mógłby, prawda. No, nie daj Boże, jeżeli kilka razy powtórzy się taka sytuacja, to poniżej jakoś przylepi się do niego. Tego nie uda się strzepać z siebie i będzie coraz trudniejszy powrót na ten szczyt, na jego szczyt, prawda? I teraz przyjrzyjmy się aktorowi, który tłucze kolejne odcinki serialu. No, jakby wćwicza się w małość, prawda, w mierność. I jeżeli tworzy dzieła absolutnie mierne, to i sam staje się miernością. I w ten sposób świat Hamleta i króla Lira bezpowrotnie od tego aktora się oddala. Z błogosławieństwem króla Lira żegnał świat, żegnał twórcze życie Tadeusz Łomnicki, jeden z największych aktorów jego pokolenia, nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. No, proszę Państwa, każda realizacja Łomnickiego to było działanie na najwyższym tonie artyzmu. Ja podczas ubiegłego wykładu wspomniałem o wystąpieniu fascynującym zresztą Jerzego Grotowskiego przy okazji uhonorowania go doktoratem honoris causa przez Uniwersytet Wrocławski, gdzie Grotowski mówił o pracy aktora, o pracy artysty. I mówił, że aktor, ale właściwie każdy artysta jest tym, który porusza się na polu bitewnym między tym, co jest jego słabością i tym, co jest jego wizją. I otóż Tadeusz Łomnicki, poruszając się na tym polu bitewnym między tym, co jest jego słabością, a tym, co jest jego wizją, za każdą realizacją, każdym spektaklem czy każdą rolą w filmie dokonywał krok naprzód w kierunku ideału. Tak może działać artysta i tak może stwarzać siebie, a jeżeli sobie odpuści, mówiąc językiem młodzieżowym, jeżeli zejdzie ze swego poziomu, zejdzie poniżej, to po prostu będzie wpadał w mierność, prawda? Czyli powiedziałem Państwu, jak szalenie ważne jest to, jak działamy, prawda? Na jakim poziomie, na jakim
jakiej jakości. Teraz dam przykład jeszcze jeden z terenu sztuki wykonawczej, pianista, prawda? No, pianista nie tworzy dzieł, on interpretuje dzieła, które ktoś inny stworzył, ale działanie pianisty, działanie w ciągu całego życia, także w ciągu tych lat edukacji, jego stawania się, ono decyduje o tym, jakim będzie pianistą. Oczywiście stwarza się poprzez ćwiczenie. Mówi przysłowie, które znane jest we wszystkich językach świata, ćwiczenie czyni mistrzem. Otóż to przysłowie, ono mówi tylko półprawdy, bo rzeczywiście bez ćwiczenia mistrzem trudno się stać, ale nie wystarczy tak w ogóle tylko ćwiczyć. Coś istotnego jeszcze musi być w tym przysłowiu. Mistrzowskie ćwiczenie czyni mistrzem. Czyli, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że ktoś dokonuje tej drogi, prawda, kilkunastu lat stawania się pianistą i raz po raz odpuszcza sobie, ćwiczy na jałowym biegu, niepełną koncentracją i tak dalej, zakładając, że na razie jest niedoskonałość, ale doskonałość przyjdzie później. Nigdy. Otóż postęp w tej drodze stawania się pianistą polega na tym, że za każdym razem musimy osiągać doskonałość, najpierw na bardzo niskim poziomie komplikacji i trudności, a potem na coraz to wyższym. Czyli droga do wielkiego pianisty to nie jest droga od niedoskonałości do doskonałości, tylko droga od doskonałości do doskonałości. Semper perfectio, zawsze doskonale. Powiedziałem na ostatnim wykładzie, że 12-letnia formacja Krystiana Zimmermana w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem profesora Andrzeja Jasińskiego to jest arcydzieło sztuki pedagogicznej, prawda? No, tej sztuki, którą rozumiemy jako stwarzanie w jednym człowieku artysty przez drugiego człowieka. Że to jest arcydzieło pedagogiki artystycznej. Ale dzisiaj, w świetle tego, co przed chwilą powiedziałem, to muszę powiedzieć, że to jest też arcydzieło sztuki ćwiczenia, czyli arcydzieło działania doskonałego, bo tylko doskonałe działanie, dzień w dzień, godzina za godziną, rok za rokiem, może stworzyć doskonałego wykonawcę. To jest bardzo ważne. Artysta stwarza siebie poprzez dzieła, które tworzy, ale jak długo ten proces trwa? Otóż całe życie, a nawet właściwie życia zabraknie, bo nieoceniony lekarz grecki Hipokrates przekazał nam w spadku słowa ars longa vita brevis, czyli że tylko sztuce, nie tylko sztuce medycznej, każdej sztuce przysługuje długie trwanie, a życiu ludzkiemu niestety krótkie. Nie starcza życia, żeby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed artystą, nawet tym genialnym, wielka sztuka. Wobec tego całe życie do ostatniego dnia. Goethe powiedział, nicht dem sein, dem werden bin ich treu. Zależy mi nie na tym, żeby być, tylko żeby się stawać. Stawać codziennie. Znakomity polski historyk sztuki Mieczysław Wallis napisał książkę Późna twórczość wielkich artystów, w której wysunął taką tezę, że oczywiście biologia jest nieubłagana i w miarę upływu lat słabnie organizm człowieka, ale linia jego sił biologicznych niekoniecznie musi iść równolegle z linią jego potencji twórczej. Właśnie na tym polega cud w przypadku wielkich artystów, że mimo tego, że ciało słabnie, to duch wielki sprawia, że w późnych latach swojego życia osiągają szczyty twórczości. I Wallis podaje kilka przykładów, między innymi Michał Anioł, kiedy rozpoczynał siódmą dekadę życia, malował sąd ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej. Kiedy rozpoczynały się jego lata ósmej dekady życia,
budował bazylikę świętego Piotra w Rzymie. Kiedy miał 82 rok życia, zaczął wznosić kopułę nad tą bazyliką i wznosił ją do 89 roku. W tym samym roku, czyli dobiegając 90, uwieńczył swoją twórczość rzeźbiarską Pietą Rondanini. Tycjan, mając lat 85, namalował arcydzieło, cierniem koronowanie. Mając 91, namalował Pietę. Goethe, rozpoczynając dziewiątą dziesiątkę życia, kończył Fausta, dzieło, którym uwieńczył swój dorobek poetycki. W 1958 roku przybył po długiej nieobecności w Polsce Artur Rubinstein i na estradzie Filharmonii Narodowej witał go przyjaciel z lat młodości Jarosław Iwaszkiewicz. I powiedział do Rubinsteina, który już przekroczył 70, Arturze, ty masz przyszłość przed sobą. I on się nie pomylił, dlatego że te 20 lat kolejnych to jest rozkwit, już nie powiem talentu, ale geniuszu artystycznego Artura Rubinsteina. To są te jego najwspanialsze kreacje na estradach świata, no i oczywiście też najwspanialsze nagrania. No i wreszcie ostatni mistrz, którego tutaj trzeba zacytować. Kiedy miał 75 lat, Witold Lutosławski ukończył pracę nad arcydziełem, nad koncertem fortepianowym. Kiedy dobiegał 80, stworzył 4. symfonię. To jest utwór Le Tombeau, grobowiec, który skomponował Marin Marais, wybitny gambista francuski XVII wieku, w hołdzie dla jego mistrza Saint-Colombe. Proszę Państwa, przez osobowość rozumiemy pewien zespół cech naszej psychiki, który charakterystyczny jest dla nas i czyni nas jako jednostkę niepowtarzalną. I w związku z tym jeszcze raz wrócę do dziennika pierwszego tomu Witolda Gombrowicza. Czyż nie muszę wyodrębnić się z obecnej europejskiej myśli? Czyż mimi wrogami nie są kierunki doktryny, do których jestem podobny? I trzeba mi zaatakować je, aby zmusić siebie do odrębności i was zmusić do jej potwierdzenia. No więc jak wygląda ta droga artysty do odrębności, do oryginalności, do tego, żeby móc, tak jak Horacy powiedzieć, Carmina prius non audita canto, śpiewam poematy dotąd niesłyszane, jestem inny od tych, którzy dotąd przede mną śpiewali. Otóż no, tak to jest niestety, a może stety, że człowiek jest jednocześnie twórcą kultury, ale też i jest tworem kultury. A mówiąc ściśle, to zanim staniemy tworzyć kulturę, to kultura nas tworzy. My jesteśmy przedmiotem tej twórczości, to znaczy interioryzujemy, uwewnętrzniamy, bierzemy w siebie te różne wartości, które przekazały nam poprzednie pokolenia.
ludzi różnych dziedzin. Tak się stajemy, prawda? Więc oczywiście wzory przeszłości. Jesteśmy, każdy artysta, każdy jest dłużnikiem przeszłości, ponieważ jakieś tam wzory interioryzował, prawda? No, oczywiście miał tych mistrzów różnych albo takich, z którymi spotykał się twarzą w twarz w szkole, w uczelni, albo też mistrzów zapośredniczonych, czyli którzy oddziaływali na niego poprzez dzieła, poprzez swoje dzieła. No i teraz cały problem polega na tym, żeby w pewnym momencie wyjść z cienia mistrzów, żeby stanąć na własnych nogach, prawda, żeby wybić się na samodzielność. No bo jakby tak ktoś tak składał te różne pomysły, jakieś głosy, prawda, i zbudował w sobie taki zlepek niekoherentny, no to przecież nigdy nie będzie wielkim artystą, prawda? I dotykamy kwestii właśnie eklektyzmu, który odnosi się zarówno do dzieł, jak i może być też odnosić się do ludzi, do artystów. Ja Państwu przywołam taki króciuteńki fragment nekrologu, który napisał niejaki Lucio Faberio, żegnając Agostino Caracciego. To była taka grupa artystów Caraccich, działających pod koniec XVI wieku w Bolonii. Oni właściwie stworzyli taką szkołę, prawda, akademię, prawda? No i co napisał Faberio o Caraccim? Celem naszego Caracciego było skumulować doskonałość wielu i z tak doskonałą harmonią zmieścić w jednym ciele, że lepszej niepodobna by pragnąć, znaczy w jednym ciele osoby przedstawianej w obrazie. W całym dziele, jakie zostało po nim, widać jasno śmiałość i pewność Michała Anioła, miękkość i delikatność Tycjana, wdzięk i majestat Rafaela, piękność i łatwość Correggia, do których to doskonałości dołączył on jeszcze swe rzadkie i szczególne pomysły. A inny malarz i teoretyk sztuki, zresztą też i poeta, Gian Paolo Lomazzo, działający w Mediolanie, też druga połowa XVI wieku, wysunął taki pomysł, że właściwie można byłoby stworzyć taki ideał postaci Adama i Ewy w malarstwie, gdyby tak złączyły się zalety, gdyby malowali je jednocześnie tacy mistrzowie jak Michał Anioł, Rafael, Tycjan i Correggio, prawda? No to właśnie na tym polega eklektyzm, to znaczy takie sklejanie różnych wartości w jednym dziele. Ja Państwu chcę uświadomić, na czym polega właściwie istota indywidualności. Nie jest to mój pomysł, tylko wyczytałem go z sensu słowa łacińskiego, które jest źródłem tego naszego wyrazu polskiego indywidualność. Indywiduum, to znaczy od divi do dividere dzielić, indywiduum niepodzielny, nierozdzielny, nierozłączny. A więc jest to taki zespół wartości, które nawzajem się dopełniają, uzasadniają i tworzą integralną, nierozdzielną całość. No na tym polega właśnie indywidualność. I teraz proszę zobaczyć, jak to wychodzenie z cienia mistrzów, jak to odrywanie się od wzorów przeszłości nie zawsze jest możliwe. Na przykład artyści renesansu, zapatrzeni w słońce sztuki starożytnej, znakomicie ten problem rozwiązali. Byli twórczy, niezależni, prawda? Natomiast już późniejsi artyści, choćby klasycy, a już nie mówię o okresie historyzmu, kiedy no, w sposób dosłowny, akademicki, niemal naukowy badali te dzieła sztuki starożytnej, analizowali je i kopiowali każdy szczegół, nie wyszli z cienia mistrzów i właściwie padli, prawda? Oni nie byli indywidualnościami. Stąd też w Prometidionie Norwid pisze: o Grecjo, ciebie, że kochano, widzę dziś jeszcze w każdej marmuru kruszynie, w naśladownictwie, którego się wstydzę za wiek mój. A Jules Michelet, historyk XIX wieku, tak pisze o tej niewoli ówczesnych twórców wobec wzorów mistrzów.
Przywołaliśmy historię i oto jest wszędzie. Oblega nas, dusi, miażdży. Wszyscy kroczymy zgarbieni pod jej ciężarem. Nie oddychamy już, nie wymyślamy nic. Przeszłość zabija przyszłość. Skąd pochodzi, że z małymi wyjątkami sztuka umarła? Oto historia ją zabiła. I ja myślę, że ten rozpaczliwy w gruncie rzeczy gest futurystów, który wyraził się słynnym manifestem Marinettiego, on wynikał stąd, ze świadomości, że może jesteśmy za słabi, żeby wyjść z cienia mistrzów przeszłości. Wobec tego skasujmy ich, wyresetujmy ich z pamięci, prawda? No oni to pisali bardziej brutalnym językiem, stąd cytując jedno zdanie z manifestu, państwu je przywołam. Buntujemy się przeciwko czołobitności okazywanej starym płótnom, starym posągom, starym obiektom oraz przeciw entuzjazmowi do wszystkiego, co robaczywe, brudne, zżarte rdzą czasów. Kładźcie ogień pod szafy biblioteczne, zmieńcie bieg kanałów, aby zatopić muzea. No ale oni nie byli pierwsi, ponieważ już Filip Otto Runge, początek XIX wieku, też mówił o zniszczeniu dotychczasowych dzieł sztuki. A z kolei Emil Duranty, krytyk, i Pissarro myśleli o spaleniu Luwru. A wielki malarz Claude Monet mówił, ale też świadomy tego, jak bardzo ciąży na nim ten bagaż wzorów mistrzów przeszłości. Gdyby mógł urodzić się ślepy, a potem odzyskać wzrok, jakże inaczej bym malował. Proszę Państwa, my mówimy oryginalność, prawda? Ale znowu musimy wgłębić się, co oznacza to słowo, bo oryginalny to znaczy wyjątkowy właśnie, niepodobny do innych, nowatorski, prawda? Jedyny w swoim rodzaju, to prawda. Ale origo, originis znaczy źródło. To znaczy oryginalny to jest taki, który wybił się na samodzielność, ale jakoś odwołuje się do źródeł. Jakoś wyrasta ze źródeł i jakoś świadomy tego, z jakich źródeł wyrasta. Pięknie o tej cesze powiedział Witold Lutosławski w rozmowie z Tadeuszem Kaczyńskim. Być oryginalnym to znaczy starać się być podobnym do innych i nie móc tego osiągnąć. I on dał jako przykład Saint-Saënsa, który komponując koncert na lewą rękę wzorował się, przepraszam, Ravela, który komponując koncert na lewą rękę wzorował się na Saint-Saënsie. Ale nikt, kto słucha koncertu na lewą rękę Ravela, absolutnie czysto rawelowskiego arcydzieła, w ogóle nie przyjdzie mu do głowy, że za tym kryje się wzór, prawda, Saint-Saëns. Wróćmy do tych słów, które witały przechodniów czy też pielgrzymów do świątyni Apollina w Delfach, gnoti se auton. Ale proszę Państwa, dlaczego właśnie te słowa tam umieszczono w pronaosie? Tych mądrości delfickich było blisko 150. No ja przypomnę kilka, może kilkanaście. Bądź sobą, panuj nad sobą, niczego ponad miarę, oszczędzaj czas, poskramiaj gniew, mów dobrze o każdym, szukaj mądrości, czuj się szczęśliwym z tym, co masz. Nie wierz bogactwu, bądź gotów umrzeć za ojczyznę. No ale jednak gnoti se auton, prawda? Które wagę ich pokazuje chociażby Platon, który aż w sześciu dialogach odwołuje się do tej paremii, prawda? Do tej mądrości. W dialogu Charmides Krytiasz mówi tak. Ja się zgadzam z tym, który w Delfach taki napis położył u stóp Boga. Mam wrażenie, że ten napis pobożny to jest jakby słowo powitania ze strony Boga, skierowane do tych, którzy wchodzą zamiast zwyczajnego witaj. A w dialogu Fajdros, Sokrates spytany przez Fajdrosa o interpretację jakiegoś mitu, mówi tak do niego. Ja całkiem nie mam na to głowy i czasu, a to widzisz, dlatego ja nie jestem w stanie, jak napis w Delfach powiada, poznać siebie samego. Więc mi się to śmieszne wydaje, kiedy siebie jeszcze nie znam, bawić się w takie tam nieswoje dociekania.
Więc mało się tymi rzeczami interesuję. Biorę je tak jak wszyscy inni i jak mówię, nie to badam, ale siebie samego. Czy ja sam nie jestem bydle, bardziej zawiłe i zakręcone i nadęte niż tyfon? Czy też prostsze, bardziej łaskawe, które z natury ma w sobie coś boskiego i niskiego? Gnoti se auton. Poznaj siebie, kształtuj siebie. Kształtuj siebie jako osobę, której nikt nie może zastąpić. Kształtuj swoją osobowość. No to jest powołanie każdego, ale w szczególności chyba artysty, ponieważ, jak już wspomniałem na ostatnim wykładzie, żartobliwie, ale prawdziwie powiedział Stefan Kisielewski swego czasu, że aby móc w sztuce powiedzieć coś, to najpierw trzeba stać się kimś. No więc właśnie tym kimś w świecie sztuki. Ale trzeba powiedzieć z przykrością, że my dzisiaj w tym świecie sztuki coraz mniej mamy tych wielkich osobowości, nawet stwierdzamy ich deficyt, prawda? Znaczy mało jest takich ludzi wśród ludzi sztuki, o których można powiedzieć wyjątkowy, niepowtarzalny, nieporównywalny, jedyny w swoim rodzaju. Natomiast do tego świata sztuki wdziera się właśnie standaryzacja, jednakowość. Henri Dutilleux, niedawno zmarły kompozytor francuski. To, co zawsze w sztuce jest okropne, to artyści naśladowcy, małpiarze. Tadeusz Różewicz o sytuacji w poezji. Oglądam się wokół siebie i widzę własne klony. Czesław Miłosz. Mój wielki strach, że udaję kogoś, kim nie jestem. No i to jest rzeczywiście nierzadkie dzisiaj zjawisko, że ktoś podszywa się pod kogoś drugiego, prawda? Jest jego imitacją, podróbką, erzacem. Krótko mówiąc, ktoś kradnie cudzą osobowość. Już Witkacy mówił, że właściwie ta jednakowość, uniformizacja i mechanizacja, zrównywanie wszystkiego i wszystkich, ona będzie źródłem kryzysu w sztuce. No i oczywiście miał rację. Zamiast odrębnych jednostek mamy ludzką masę, co świetnie w swoim studium opisał hiszpański filozof i pisarz Ortega y Gasset. Napisał dwie książki ważne dla naszych dzisiejszych rozważań. Dehumanizacja sztuki, 1937 roku wydana, gdzie właśnie źródło upadku sztuki postrzega właśnie w mentalności masowej, ale wcześniej puścił w świat książkę Bunt mas, 1929, gdzie pisze tak. Masy to ludzie przeciętni. W ten sposób to, co było jedynie ilością, tłum, nabiera znaczenia jakościowego. Staje się wspólną jakością, społeczną nijakością. Masy to zbiór ludzi niewyróżniających się niczym innym od innych, będących jedynie powtórzeniem typu biologicznego. 13 lat po ukazaniu się tej klasycznej książki Ortegi Gasseta Bunt mas, ukazuje się książka, no niestety niedokończona, ale jest to i tak arcydzieło myśli, Roberta Musila, Człowiek bez właściwości. No tytuł mówi wszystko. Jest jeszcze jedna piękna książka, choć nieporównanie krótsza, do której chciałbym się tutaj odwołać. Autorem jest francuski znakomity pisarz Pascal Quignard. Chodzi o książeczkę, esej Wszystkie poranki świata, która została również wprowadzona do filmu przez Alaina Corneau. Tam mamy dwie postacie, Jean de Saint-Colombe, to jest geniusz Violi da Gamba, i Marin Marais, który no, przychodzi kształcić się, prosi o lekcję tego wielkiego Saint-Colombe. No oczywiście to jest literatura, to jest fikcja, ale wydaje mi się, że Pascal Quignard wie, o czym pisze, ponieważ nie dość, że jest znakomitym pisarzem, to jeszcze gra na wiolonczeli, stworzył festiwal oper barokowych w Wersalu i był przez kilka lat dyrektorem
takiej orkiestry Concert des Nations, która bierze udział w projektach muzyki baroku Jordi Savala. Więc proszę Państwa, co mówi Saint-Colombe do Marais? Zapoznałeś się Pan już z pozycją, jaką winno przyjąć ciało muzyka. Dotknięcia smyczka masz lekkie i zręczne. Twa lewa ręka skacze jak wiewiórka i przemyka po strunach ze zwinnością myszy. Pochwalam też kunszt, a czasami urok ozdobników, których używasz. Dotąd jednak nie usłyszałem muzyki. Co on mówi? Co mówi Saint-Colombe? Że sprawność techniczna w produkowaniu dźwięków to za mało, że oczywiście muzyka to są dźwiękowe struktury, ale jeszcze ważniejszą rzeczą w muzyce jest to, że poprzez te dźwięki człowiek człowiekowi ma coś ważnego do powiedzenia. Także o sobie, także z siebie, ze swojego serca. Muzyka, krótko mówiąc, ten Saint-Colombe mówi do Marais, muzyka człowieku to jest dar z siebie. I mówi mu tak. Kiedy ja pociągam smyczkiem, rozdzieram na strzępy własne żywe serce i składam w ofierze jego skrawek. Wrócę do poprzedniego wykładu, do pedagogiki artystycznej i w świetle tego, co dotąd powiedzieliśmy, postrzegacie Państwo teraz niezwykle ważne i szczytne zadanie pedagogiki artystycznej, poza wszystkim, co powiedzieliśmy ostatnio, że przekazywanie wiedzy, umiejętności, wspomaganie rozkwitu talentu, to także wspomaganie rozkwitu osobowości, ale właśnie tworzenia osobowości innych niż produkuje ten dzisiejszy opisany przez Ortegę i Gasseta świat, prawda? Nie człowieka masowego, człowieka wyjątkowego, który będzie człowiekiem jakby nie z tego świata, ponieważ tylko taki człowiek będzie w stanie tworzyć sztukę par excellence, sztukę, która przecież powinna nas wszystkich prowadzić do królestwa, które nie jest z tego świata, dać przedsmak tego królestwa. No i właśnie kwestia tego, żeby ten człowiek zechciał znaleźć swój ton, swój głos w tym świecie sztuki. Romana Panufnik o swoim ojcu, Andrzeju Panufniku, wielkim kompozytorze i dyrygencie. Nie chodziło mu o sławę. Wielkość ojca polega na tym, że znalazł swój własny, prawdziwy głos.
O mnie muzycy, bo ona też jest kompozytorką, o mnie muzycy pisali, co prawda, że moja muzyka odznacza się już indywidualnością, ale ja jednak ciągle szukam własnego głosu. Świetny trębacz, a zarówno w dziedzinie muzyki klasycznej, jak i jazzowej, Wynton Marsalis powiedział, że w świecie jazzu nie ma co szukać ten ktoś, kto nie ma takiego specyficznego brzmienia. Oni to nazywają sound, prawda, po angielsku. Musisz mieć swój sound charakterystyczny, rozpoznawalny, no wtedy możesz coś powiedzieć istotnego w muzyce jazzowej. Pamiętam kilkanaście lat temu, przysłuchiwałem się kursowi mistrzowskiemu na festiwalu Wratislavia Cantans i zajęcia, masterclass prowadził profesor Jerzy Artysz. No i była tam jedna młoda studentka, która nawet ładnie śpiewała, ale on powiedział do niej coś takiego: wiesz, no właściwie wszystko dobrze, ale ty chyba nie śpiewasz swoim głosem. Ty jakoś pod kogoś śpiewasz. No przecież pójdź do klasy, zamknij się na godzinę i posłuchaj, ty masz swój głos, ty możesz śpiewać swoim głosem. Proszę Państwa, no rzeczywiście no, trudno o cenniejszą uwagę. Przecież my, każdy z nas z tych 7 miliardów ponad jednostek ludzkich ma jednakowy mięsień, struny głosowe, prawda? No to jest drobina właściwie. I każdy z nas mówi innym głosem. Jesteśmy powołani do różności. Do tego, żeby mówić innym głosem i żeby śpiewać innym głosem, śpiewać w dosłownym sensie, ale też śpiewać w sztuce, prawda? Ale ja Państwu pokażę, jeszcze sięgając do jednego słowa łacińskiego, co to znaczy właśnie ten swój głos. Otóż słowo łacińskie persona, osoba, osobowość, pochodzi od czasownika personare, to znaczy właśnie brzmieć. Tworzyć dźwięk, rozbrzmiewać, rozlegać się od dźwiękowości, personare. Czyli persona, osoba, która jest rozpoznawalna poprzez swój głos. Ileż pięknych myśli, implicite, widzicie Państwo, wpisanych zostało w te starożytne słowa, prawda? Kiedy Fryderyk Chopin wyjechał do Francji, jego ukochany mistrz, profesor Józef Elsner, cały czas miał z nim kontakt listowny, no i tam służył radą raz po raz. I kiedy Chopin się pochwalił, że tutaj w Paryżu jest taki znakomity pianista, wirtuos, no on był starszy o kilkanaście lat, to była taka wtedy gwiazda na firmamencie pianistyki w Paryżu, Kalkbrenner, on chce mnie uczyć i Chopin mówi, ja się będę uczył u Kalkbrennera. Józef Elsner się wścieknie omal, ponieważ dowiedział się od Chopina, że Kalkbrenner nawet wyraził gotowość wprowadzenia korekt w koncercie e-moll Chopina. No, kogo miał korygować? Natomiast napisał do niego, a proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga bardzo istotna, mianowicie Chopin kończył studia u Elsnera tylko w zakresie kompozycji. W zakresie pianistyki nie kończył studiów. On był samorodnym zjawiskiem sui generis. Wyjątkowym zjawiskiem, wyjątkowej miary. I właśnie ta wyjątkowość była atutem w przekonaniu Józefa Elsnera. Więc pisze do niego, broń Boże, nie ucz się u Kalkbrennera, bowiem, cytuję, to, co jest prawdziwym i pięknym, nie powinno być naśladowanym. To, w czym artysta zadziwia współczesnych, może mieć tylko z siebie i przez doskonalenie samego siebie. Zadajmy pytanie, dlaczego wielu artystów nie chce odkrywać siebie, nie respektuje tego delfickiego nakazu gnoti se auton, nie chce wejść w siebie. Ja myślę, że przyczyna jest bardzo prosta i taka dosyć potężna, mianowicie rynek dzisiejszej sztuki, mianowicie presja rynku. Artysta przede wszystkim baczy na to, żeby odnieść sukces, a więc robić to, co znajduje na rynku aprobatę. I pisze Fromm, Erich Fromm, w wielu książkach,
że właściwie dzisiaj to jest taka najbardziej odrażająca forma alienacji człowieka, mianowicie, że człowiek sprzedaje nie tylko swoje wytwory, ale też sprzedaje na rynku, wynosi jako towar swoją osobowość. Też wiele razy na ten temat takiej właśnie alienacji, wyjścia z siebie i przypatrywania się, jak mnie widzą inni, jak jestem postrzegany, czy jestem aprobowany, prawda? Pisze o tym w swoich książkach Antoni Kępiński, że to jest właśnie zasadnicze pytanie, że taki człowiek żyje dla otoczenia, żyje z drugiej ręki, żyje jako zwierciadło społeczne, żyje jako konstrukt tych wartości czy tych jakości, które znajdują na zewnątrz aprobatę, które gwarantują mu sukces. Ale pisze też profesor Kępiński rzecz niesamowitą, mianowicie to już nie dotyczy tylko artystów, ale każdego człowieka, że taka właśnie postawa, to życie z drugiej ręki, ta obsesja, co o mnie mówią, jak mnie widzą, prawda, jak mnie postrzegają, czy jestem aprobowany, to jest już pewna forma choroby psychicznej. To jest typ histeryczny i typ paranoidalny właśnie tak znajduje się w świecie. I mówi, że wyleczenie z tej patologii jest proste. Wsłuchanie się właśnie w to delfickie gnotis auton, poznaj samego siebie. To znaczy, musi to być wgląd w prawdę o sobie, ale takie nie powierzchowne, tylko absolutnie szczere. Proszę Państwa, na temat tej osobowości rynkowej, marketing personality, jak nazywa to Erich Fromm, to znaczy nie jestem tym, kim jestem w istocie, ale jestem tym, potrafię być tym, kim chcecie, żebym był. Proszę bardzo, jestem do dyspozycji. Otóż na temat takiej postawy nieoceniony Saint-Colombe mówi do Marais we wspomnianej książeczce Wszystkie poranki świata. Nie leży w mojej naturze podobać się ludziom. Przysięgam ci, że tę oto ręką przyzywam, muskam to, co niewidzialne. Wspomniany Henri Dutilleux. Sądzę, że nie powinno się składać ukłonów publiczności. Należy ją akceptować, nigdy nią nie pogardzać, ale też nigdy nie wychodzić naprzeciw temu, co wydaje się jej podobać, przede wszystkim nie iść na łatwiznę. Jak osądzić artystę, który zwracając się do publiczności mówi nie to, co mógłby powiedzieć, ale to, czego oczekuje od niego publiczność? Taki artysta oczywiście jest w stanie dać publiczności tylko sztukę pozorną, a i sam staje się artystą pozornym. Artystą, który jest w niezgodzie z sobą, prawda? Artystą, który żyje w kłamstwie, w ewidentnym kłamstwie wobec siebie samego i wobec tych, do których się zwraca. Taki artysta marnotrawi swoje talenty i marnotrawi swoje życie. Piękny pasus znajdujemy na ten temat w dramacie Ibsena, Peer Gynt, gdzie właśnie kiedy dobiega kres życia tego głównego bohatera, te niezrealizowane jego potencjalności przychodzą do niego i czynią mu wyrzuty. Oto słyszymy. My, twoje myśli, z ciebie zrodzone, na wątłych nóżkach okaleczone, miałyśmy wzbić się aż w błękit nieba, a tu po ziemi wić się nam trzeba. My wielkie słowa, głosić je miałeś, dziś schniemy marnie, ty zapomniałeś. Nim owoc dojrzał, zmarniały krzaki, w zaraniu życia żrą nas robaki. My pieśni, które miałeś wyśpiewać, nie pozwoliłeś pieśniom rozbrzmiewać. Myśmy czekały długo w twej duszy. Dziś bądź przeklęty, giń w leśnej głuszy. My twoje czyny niepopełnione i małodusznie zaprzepaszczone. Na boskim sądzie ze skargą staniem, a będzie wtedy płacz i zgrzytanie. Widzicie Państwo, że dotykam fundamentalnej kwestii, prawda? Kwestii, gdzie właściwie mamy do czynienia ze stykiem piękna i prawdy. Bo mianowicie, niezależnie od tego, jak mistrzowsko operuje artysta
kształtami, formami, strukturami, dźwiękami, czyli jakim mistrzem jest w zakresie ars, to też musimy zapytać, kim on jest w zakresie veritas, w zakresie prawdy, prawda? Czy on nie tworzy piękna, które oderwało się od prawdy, które zdradziło prawdę? Czy on jednocześnie nie tworzy piękna, które kłamie, prawda? I na ten temat wielokrotnie wypowiadał się nasz wielki kompozytor Witold Utosławski i wypowiedział się między innymi 12 grudnia 1981 roku, czyli w sobotę przed wprowadzeniem stanu wojennego. Wtedy tutaj odbywał się w Warszawie Kongres Kultury Polskiej. I co mówił na temat właśnie wierności sobie, na temat nieprawdy w sztuce, nie tylko wielki kompozytor, ale też wielkiej miary myśliciel, Witold Utosławski. Kongres zorganizowali ludzie sztuki i nauki. Zacznę więc od prostego stwierdzenia, że najwyższym celem sztuki jest piękno, tak jak najwyższym celem nauki jest prawda. Jednak tak jak w matematyce, astronomii i z pewnością w wielu innych naukach można dopatrywać się swoistego piękna, tak w sztuce spotykamy się nieuchronnie z zagadnieniem prawdy. Prawda w odniesieniu do sztuki jest pojęciem wieloznacznym. Roman Ingarden w swych rozważaniach o różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki omawia kilkanaście znaczeń tego słowa. Mnie interesuje w tej chwili to z nich, które odnosi się, jak to określa Ingarden, do prawdziwości jako wierności wyrażania się autora w dziele. Chodzi mi tutaj w szczególności o aspekt etyczny zagadnienia. A więc na przykład o to, czy autor, tworząc swe dzieło, był w zgodzie ze swym artystycznym sumieniem, czy postępował zgodnie z wyznawaną przez siebie estetyką, czy respektował kanony sztuki, w które wierzy, a więc czy dał rzetelne świadectwo swej wewnętrznej prawdzie. Jak wiemy, nie zawsze się tak dzieje. Zaś przyczyny tego są różnorakie. Podzieliłbym je z grubsza na przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to te, których terenem jest sama psychika artysty-twórcy. Zdarza się przecież, że ma on słaby charakter, że jest żądny sukcesu, sławy czy pieniędzy i dla osiągnięcia tych celów gotów jest czynić najrozmaitsze kompromisy na rzecz pewnych typów publiczności czy menadżerów, rezygnując z wyrażania w sztuce swej wewnętrznej prawdy. Czyniąc tak, może sobie nawet nie zdawać sprawy, że oferuje swym odbiorcom fałszywą monetę. Jest to jednak postawa głęboko niemoralna. Kiedy inaugurowałem budynek, nową siedzibę Wrocławskiej Akademii Muzycznej, zaprosiłem Witolda Utosławskiego na takie spotkanie. Była to jego ostatnia taka publiczna rozmowa, ponieważ wyjechał potem do Stanów Zjednoczonych, tam promował czwartą symfonię, potem wrócił, brał udział tutaj właśnie na zamku w urodzinach Krzysztofa Pendereckiego, potem szpital, no i pożegnaliśmy go. Otóż zapytałem się wtedy Witolda Utosławskiego, dlaczego nie skusiła go pedagogika muzyczna. On powiedział, że nie czułby się w tej roli kompetentny, że znowu kłaniają się słowa Hipokratesa: ars longa vita brevis, sztuka trwa długo, życie krótko, że ma za mało czasu na kompozycję, a cóż dopiero, żeby podzielić się tą częścią życia ze studentami.
ale jednak nie odmawiał rady młodym kompozytorom. Zawsze służył spotkaniem, rozmową, tam jeździł też na spotkania z młodymi kompozytorami, tu w Polsce, też na świecie. No i tu w następnym fragmencie, to jest inne nagranie, mówi, no czasem młodzi kompozytorzy przychodzą i pytają, jak się teraz pisze, prawda? To znaczy, to jest już gotowość do tego, no ja no, chętnie zrobię to, co na rynku, prawda, jest jakoś, no obiecuję sukces, tylko jak się teraz pisze, prawda? No, odpowiedź na takie pytanie mogła być tylko taka. Moja rada zawsze jest taka sama. Staraj się pisać to, co chciałbyś usłyszeć. Co to oznacza? Że oglądanie się na trendy, które są modne, które są niemodne, na kierunki, które mają powodzenie i takie, które powodzenia nie mają, jest zajęciem jałowym i nieprowadzącym absolutnie do niczego, bo to prowadzi do czego? Do tego, aby wyjść z siebie samego i szukać czegoś na zewnątrz. Tymczasem człowiek powinien szukać w sobie. Jeżeli wie, potrafi sobie zdać sprawę z tego, co chciałby usłyszeć, to tak powinien skomponować swój utwór. No właśnie, powinien szukać w sobie. Powtarza Witold Tosławski słowa nieomal te, które napisał swego czasu Józef Elsner do Fryderyka Chopina. Jeszcze raz przypomnę, to czym artysta zadziwia współczesnych może mieć tylko z siebie i przez doskonalenie siebie. A na pytanie, czy ja wystarczę dzisiejszej publiczności, czy ja jestem wystarczająco nowoczesny, Witold Tosławski daje taką odpowiedź. Bądź szczery, bądź sobą, bo tylko jak jesteś sobą, to ta postawa i ten sposób wpisywania się w dzieło uzasadnia, stanowi rację istnienia twojego w świecie sztuki. Tylko to. Często na przykład młody człowiek zadaje mi pytanie, a może moja muzyka jest bardzo wsteczna, może jest stara, może nie jest dostatecznie nowa. Moja odpowiedź jest na to, może pan nie jest dostatecznie nowy. Trzeba wyrażać siebie. To nie ma żadnego znaczenia. Nie trzeba się troszczyć o to, jak ta muzyka będzie przyjęta. Trzeba znaleźć najwłaściwszy, najprawdziwszy wyraz tego, czego się samemu chce. I to jedynie wtedy gwarantuje, że się coś wnosi, bo się wnosi siebie, a nie imitację kogoś na zewnątrz. Kompozytor i wybitny eseista, myśliciel muzyczny Zygmunt Mycielski o Józefie Czapskim. Wspaniała postać, człowiek wyjątkowy, ale też malarz i pisarz. Pisze Mycielski. Widziałem Józia Czapskiego, gorący i własny. Własny przez sztukę, przez formację, dzięki konsekwentnej linii. A jeśli państwo mieli okazję sięgnąć po dzienniki Józefa Czapskiego wydane przez Joannę Polakówną, to ileż razy tam mamy te słowa właśnie pracuję nad sobą, szukam siebie, odkrywam siebie. Wspomniany przeze mnie Fromm mówi o takich postawach, takich orientacjach psychiki ludzkiej. Wyliczając te różne orientacje, wskazuje też na orientację eksploatatorską. I tutaj daje przykład osoby, która może nawet jest inteligentna i może nawet twórcza, tylko że sięga zawsze po cudze myśli, albo je dosłownie, że tak powiem, sprzedaje jako swoje, albo minimalnie zmodyfikowane, ale z przekonaniem, to jest moja myśl, prawda? I oczywiście te osoby nawet nie podejrzewają siebie o pewien potencjał, o pewną zdolność do myślenia w sposób samodzielny, oryginalny, prawda? Ale to nie wynika z braku oryginalności, tylko właśnie z tej psychicznej postawy, z tego zwichnięcia psychicznego. Właśnie jest to postawa eksploatatorska, których to ludzi o takiej postawie charakteryzuje takie motto, owoc kradziony smakuje najlepiej. Ale a propos tego, muszę państwu powiedzieć, że ja nie wiem akurat, czy wiedziano o tym naszym cyklu, ale właśnie 2 tygodnie temu zamknęła się w Zachęcie Galerii Narodowej Sztuki taka wystawa, która miała tytuł dość znamienny. Kanibalizm o zawłaszczeniach w sztuce.
Ona trwała prawie 3 miesiące, no, rozpoczęta 7 marca. No więc o zawłaszczeniach, prawda, czyli o wprowadzeniu do własnych dzieł pewnych motywów, elementów, pomysłów z dzieł innych, co stało się nagminne w sztuce ostatnich dekad, no, od Marcela Duchamp licząc co najmniej, ale przecież no, można też zawłaszczać nie tylko w postaci cytatów, prawda, tylko można zawłaszczać cudzy styl, prawda, i traktować go jako swój. Można komuś ukraść styl. Proszę Państwa, ja ostatnio, kiedy rozważaliśmy tutaj tę szczególną formę służby pięknu, jaką jest pedagogika artystyczna, wspomniałem też o takiej koncepcji kultury, którą zbudował w szeregu publikacji filozof Andrzej Nowicki. On nazwał tę koncepcję ergantropia. Ergon po grecku dzieło, antropos człowiek. Ergantropia to jest taka koncepcja kultury, która na pytanie, co to jest właściwie kultura, czy są to ludzie tworzący wartości, czy są to te wartości? Nie, on powiedział, kultura są to ludzie w dziełach, ludzie w rzeczach, prawda? Że stworzenie przez artystę, przez uczonego dzieła, jest to w dzieło wstąpienie. I mimo tego, że artysty już dawno nie ma, to on jest obecny w tym dziele i poprzez to dzieło może oddziaływać też na współczesnych, prawda? No więc zapytajmy teraz w perspektywie tej ergantropijnej koncepcji kultury, jak to się dzisiejszy problem jawi, prawda? Człowiek w dziele. Otóż mianowicie znowu wrócę do tej książeczki Wszystkie poranki świata, Saint-Colombe de Marais. Komponujesz i drukujesz zręczne utwory, sprytnie wplatając w nie ozdobniki i akordy, które mi ukradłeś. Ale to wszystko jest jedynie czernią punkcików na białym papierze. Co on powiedział tymi słowami? Że no owszem, to jest tu w wymiarze ars, to jest może i sprawne, choć nie całkiem twoje, ale sprawne. Ale w tym nie ma ciebie, nie ma twojej duszy, nie ma człowieka. A jeszcze wróćmy do tych słów, kiedy pociągam smyczkiem, rozdzieram na strzępy własne żywe serce i składam je w ofierze jako skrawek. Więc nie ma człowieka, nie ma osoby. I druga scena, też z dzieła sztuki, ale jak Włosi mówią, sinone vero e ben trovato, jeżeli to jest nawet nieprawda, to dobrze to wymyślono. Otóż mianowicie ta niesłychanie wymowna scena z filmu Amadeusz, w której Salieri w obecności siedzącej i zajadającej się słodyczami Konstancji przegląda rękopisy Mozarta. I to jest właściwie najważniejsza scena tego filmu, ponieważ co Salieri wyczytuje z tych rękopisów? On wyczytuje to, że przecież ten Mozart posługuje się tymi samymi środkami technicznymi, dokładnie tymi samymi, co on. A więc są tam figuracje, pasaże, modulacje, pochody gamowe, progresje, no nic więcej. A jednak między tym, co tworzy Mozart, a tym, co tworzy on, ten wielki papież muzyki Wiednia, jest przepaść. On, czytając te nuty, odkrył swoją małość. Porażony jest wielkością Mozarta. To jest bezwiedny, symboliczny hołd, który wielki Salieri, wielki, prawda, w sensie społecznym, socjalnym w Wiedniu, prawda, składa Mozartowi. Ja jestem wobec niego nikim. I te rękopisy wypadają mu z ręki na podłogę. Dlaczego on odczytał przepaść między Mozartem a sobą? Ponieważ za dźwiękami, za tą peryklejską doskonałością tej muzyki, tych prostych struktur, słyszy głos człowieka. Człowieka, który śpiewa pieśń płynącą prosto z serca. Pieśń, jak powiedziałby Horacy, dotąd niesłyszaną.
Proszę Państwa, no więc właśnie ta perspektywa ergantropijnej koncepcji kultury, czyli w jakim stopniu człowiek jest obecny w dziele. Znowu przypomnijmy te słowa Stefana Kisielewskiego. By w sztuce móc powiedzieć coś, to najpierw trzeba stać się kimś. Człowiek w dziele, Mozart, żywy Mozart obecny w dziele. No dobrze, ale jak z tego punktu widzenia ma się kwestia roli wykonawcy, na przykład aktora, prawda, czy muzyka, instrumentalisty, śpiewaka, dyrygenta, który przecież nie tworzy dzieła, prawda? W to dzieło, które on bierze na swój warsztat, już się ktoś wpisał, wpisał się Mozart, Beethoven, prawda? No, gdzie jest miejsce na to jego ja, wykonawcy? Czy jest miejsce? Czy powinien się wpisywać? Prawda? No tutaj to wszystko trzeba się analizować na tle takiego postulatu work fidelity, czyli wierność wobec dzieła. Niemcy mówią werk troje, prawda? Trzeba absolutnie lojalnie podejść do dzieła i traktować siebie jako serwitora sztuki, prawda? No, absolutna pryncypialność cechowała na przykład w tym względzie Artura Toscaniniego, który mówił, że świętym obowiązkiem wykonawcy jest grać dokładnie to i tylko to, co kompozytor zapisał w nutach. Come scritto, tak jak jest napisano, nic więcej. Też inny znakomity dyrygent, Sergiu Celibidache, też legenda dyrygentury XX wieku, on mówił, że no, nie ma mowy o tym, żeby właściwie było miejsce na ego dyrygenta w utworze wykonywanym, że indywidualność jest grzechem, prawda? Że nie może być ego, że utwór powinien być interpretowany literalnie. No jak mógł mówić takie słowa skądinąd genialny dyrygent, który no, nawet ograne utwory Brahmsa czy Brucknera pokazywał w taki sposób, że one miały zupełnie niezwykły wymiar transcendentny, inaczej niż inni, prawda? Ale naprzeciwko tej koncepcji Toscaniniego, come scritto, tak jak jest napisane, tylko to, jedynie to, co kompozytor napisał, należy wykonać, wyszedł inny dyrygent, też z kolei no, eseista, myśliciel, Ernest Ansermet. I dość paradoksalnie brzmią jego słowa. Nigdy nie gra się tego, co jest napisane, ale nie wolno grać niczego, co nie jest w zgodzie z muzycznym sensem tekstu. Paradoksalnie brzmi szczególnie pierwsze zdanie. Nigdy nie gra się tego, co jest napisane. Sens tego jest taki. Nigdy nie można ograniczyć się do zagrania jedynie tego, co jest zapisane, ponieważ w istocie zapis nutowy nie może zawierać tych przesłań i tych treści, które do dzieła przynależą, a które nie mogły być zafiksowane w partyturze. Trzeba to wyczytać, ten głębszy sens dzieła, prawda? Theodor Wieland-Grund Adorno zajął stanowisko takie. Nutowy zapis dzieła nie jest identyczny z dziełem. Wierność tekstowi oznacza więc stały wysiłek uchwycenia tego, co tekst ukrywa. Powtórzę. Wierność tekstowi oznacza stały wysiłek uchwycenia tego, co tekst ukrywa. I tutaj cytowany przez Witolda Lutosławskiego Ingarden, twórca tej koncepcji swoistego statusu ontycznego dzieła muzycznego, że to jest twór intencjonalny, że on wymaga dopełnienia, ponieważ twór intencjonalny zawiera pewne miejsca niedookreślone i dopełnienie to jest rola wykonawcy. A więc wykonawcy z tej perspektywy nie można nazywać odtwórcą, tylko współtwórcą. Współtwórcą, prawda? Ale paradoks polega na tym, tej postawy etycznej, i tutaj dam Państwu przykład Carlosa Kleibera, genialnego dyrygenta, który absolutnie pokornie podchodził do partytury, to znaczy nie stawiał problemu w ten sposób Beethoven dla mnie, tylko ja dla Beethovena.
Brahms dla mnie, nie, ja dla Brahmsa, prawda, stawiał ten sposób problem, studiował dzieła, wracając raz po raz do partytury, ponieważ uważał, że nigdy do końca nie jest w stanie rozpoznać idei dzieła, więc jest w drodze tylko do niego. Stąd bardzo późno nagrał pierwszą płytę. 45 lat miał, kiedy wystąpił z Wiener Philharmoniker i zaprezentował 5. i 7. Beethovena, ale w taki sposób dzieła tak ograne, że ludzie znali na pamięć każdy takt. Że zjawiły się jako nowe, jako objawienie. I stąd też to było wydarzenie w Wiedniu w 1975 roku. Recenzent muzyczny Die Presse napisał po wysłuchaniu tego koncertu. Mieliśmy wrażenie, jakby to sam Homer zmartwychwstał i osobiście do nas przemówił.
To jest właśnie to wykonanie Carlosa Kleibera i Wiener Philharmoniker z 1995 roku, o którym recenzent Die Presse napisał, że no, to było objawienie, prawda? Objawienie nowej prawdy. W nowym wcieleniu ukazała się ta symfonia Beethovena. A więc z perspektywy ergantropijnej teorii kultury, człowiek w dziele, mieliśmy do czynienia tutaj z takim zjawiskiem. Beethoven w symfonii, ale w tym wcieleniu symfonii beethovenowskiej także wizja Carlosa Kleibera. By w sztuce móc powiedzieć coś, to najpierw trzeba stać się kimś. Proszę Państwa, no a teraz przykład negatywny, wirtuoza, który używa Brahms dla mnie, a nie ja dla Brahmsa, który nadużywa utworu, żeby pokazać siebie przede wszystkim. Znowu wrócę do dziennika Gombrowicza. Koncert funkcjonował, pianista galopował. Byłże to pianista czy koń? Byłbym przysiągł, że wcale tu nie idzie o Mozarta, tylko o to, czy ten rączy rumak weźmie w cuglach Chorowica lub Rubinsteina. Faceci i facetki tu obecni zaprzątnięci byli pytaniem, jakiej klasy jest ten wirtuos? Czy jego piana są na miarę Arrau, a jego forta na wysokości Guldy? Marzyło mi się więc, że to mecz bokserski i widziałem, jak on bocznym sierpowym pasażem zajechał Brajłowskiego, oktawami łupnął Gizekinga, trylem wymierzył knockout Solomonowi. Pianista? Koń? Bokser? Wtem wydało mi się, że to bokser, który dosiadł Mozarta i jedzie na Mozarcie, tłukąc go i waląc w niego, bębniąc i kując ostrogami. Co to dojechał do mety? Oklaski, oklaski. Jockey zsiadł z konia i kłaniał się, ocierając czoło chusteczką. Po czym odbyła się druga część koncertu. Pianista, dosiadłszy Brahmsa, galopował. Nikt właściwie nie wiedział, co się gra, ponieważ doskonałość pianisty nie dozwalała skupić się na Brahmsie, a doskonałość Brahmsa odrywała uwagę od pianisty. No więc macie Państwo przykład taki skrajnie negatywny, kiedy w przeciwieństwie do tej koncepcji Toscaniniego skryć się zupełnie za dziełem, wykonać tylko czysty zapis. Tutaj dzieło zostało nadużyte, pokazać siebie, olśnić publiczność. Nadużyte zostało dzieło wyraźnie. Proszę Państwa, ja teraz jeszcze jeden przykład już z terenu kultury polskiej. Mianowicie Christian Zimmermann. Jak służba prawdzie prowadzić może do zaistnienia absolutnego arcydzieła w sztuce wykonawczej. Rok 1999, rok chopinowski, 150. rocznica śmierci wielkiego kompozytora. No i Christian Zimmermann postanowił wystąpić z dwoma koncertami Fryderyka Chopina, ale z własną orkiestrą, którą stworzył z najbardziej utalentowanych instrumentalistów polskich. Sam zbudował tę orkiestrę. Ludzie, którzy nigdy nie grali razem, prawda? No, podważył w ten sposób mit, że partia orkiestrowa w koncertach Chopina to jest jakby blady cień tego, co mówi fortepian. To jest olśniewające zjawisko. Ta orkiestra właśnie Christiana Zimmermana. Ale co on zrobił? Jak przygotowywał się do tego projektu? Przesłuchał ponad 70 wykonań koncertów e-moll i f-moll Chopina. Badał te wykonania z temperamentem uczonego. Po co badał? Żeby uszczknąć od tego czy tamtego wykonawcy jakiś pomysł, jakiś gest, jakąś ideę? Nie po to. Badał to z taką intencją, żeby odkryć, co w tych wykonaniach jest pewną naroślą konwencji wykonawczych, które zakłamują rzeczywistą prawdę samej muzyki Chopina i odzierając tą całą okleinę, po prostu dotarł do czystej idei samego koncertu.
Czysta prawda i to był punkt wyjścia dla Christiana Zimmermana. Poza tym druga kwestia, on zawsze stoi na gruncie pełnej identyfikacji z dziełem, które grał. Na przykład jak nagrywał koncerty Rachmaninowa, no to Christian Zimmermann przepisuje dokładnie nuty orkiestry i partii fortepianowej na komputerze, po prostu zna każdą nutę naprawdę. Starałem się sobie wyobrazić, że to ja skomponowałem te utwory, że to ja sam skomponowałem. Taki jest poziom identyfikacji z dziełem. No, komplement, który wyraził Are Burr, Zbigniew Herbert wobec Zapasiewicza, który czytał jego wiersze. Dziwnie się czuję, jak Zapasiewicz czyta moje wiersze, bo wtedy mam wrażenie, że to on je napisał. No to najwyższej miary komplement. To jest ta pełna identyfikacja wykonawcy z dziełem, prawda? No i wreszcie cytowałem Państwu tę wypowiedź profesora Christiana Zimmermana, który w laudacji z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa uczelni katowickiej powiedział: słuchając gry Christiana Zimmermana można mieć wrażenie, jakby artysta nawiązywał ponadczasową, transcendentną więź z kompozytorem, którego czas fizyczny już minął. No ale proszę Państwa, dotarcie do czystej prawdy, czystej idei, tej świętej idei muzyki chopinowskiej, to była jedna strona tego projektu, a druga strona to jest skumulowanie doświadczeń, osobistych doświadczeń, jakie Christian Zimmermann wyniósł z estradowych wykonań i z nagrań tych koncertów z wybitnymi dyrygentami świata. I w książeczce, która towarzyszyła temu tournée, bo ta orkiestra, tak zwana Polska Orkiestra Festiwalowa, objechała z Christianem Zimmermannem prawie 50 najbardziej prestiżowych estrad świata, wprawiając publiczność w osłupienie i po prostu podziw. Więc w tej książeczce, która towarzyszyła tej podróży, Christian Zimmermann złożył podziękowanie dyrygentom, wielkim dyrygentom, z którymi miał zaszczyt wykonywać koncerty Chopina. Byli to Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt, Carlo Maria Giulini, Bernard Haitink, Maris Jansons, Herbert von Karajan, Kirill Kondraszyn, Ricardo Muti, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Esa-Pekka Salonen, David Zinman. Postawa absolutnej pokory wobec dzieła. Gotowość służenia prawdzie tego dzieła i tylko jej. I to prowadzi do czego? Że powstaje kreacja, której jeszcze nie słyszano. Dlatego, że w tej kreacji obecny jest nie tylko sam Chopin, ale też i geniusz artystyczny tego, który Chopina głosi. Stąd Tomaszewski, Mieczysław Tomaszewski, który pisał recenzję do tego doktoratu honoris causa, napisał: słuchając rezultatu, ma się wrażenie, że oba koncerty Chopina zostały skomponowane jakby na nowo i że dopiero w tej całkowicie odkonwencjonalizowanej postaci przekazują nam prawdę o sobie i o swoim twórcy. A Stanisław Skrowaczewski powiedział Christianowi Zimmermannowi i jego muzykom: przeszliście do historii, choć nie zdajecie sobie z tego sprawy. Więc, proszę Państwa, twórca obecny w dziele, to jest jasne, Chopin jest obecny w koncertach. Natomiast czy wykonawca, ale nie mówmy już wykonawca, tylko współtwórca, współkreator, też może być obecny w dziele. Nawet wbrew swojej intencji. Nie Chopin dla mnie, ale ja całkowicie dla Chopina, ale jeśli na tej drodze do zgłębiania czystej i pełnej prawdy o Chopinie, jeśli z pozycji gotowości oddania sprawiedliwości dziełu, wobec tego dzieła staje takiej miary artysta jak Christian Zimmermann, to oczywiście kładzie na tym genialnym wykonaniu swoje osobiste pieniądze.
piętno. Tak obecny jest współtwórca w dziele. Thank you.
Był taki dziwak filozof starożytnej Grecji, Diogenes z Synopy, który chodził po mieście w biały dzień z latarnią i mówił: człowieka szukam. No, można było powiedzieć dzisiaj: człowieka szukam, albo szukam w tym świecie sztuki osobowości. Osobowości szukam, indywidualności szukam. Kogoś, kto jest jednostką jedyną w swoim rodzaju, której nie sposób zastąpić. No i na zakończenie można powiedzieć, że wracając jeszcze do poprzedniego wykładu, że misją pedagogiki w tym kontekście, w tej relacji spełniającej się pedagogiki mistrza i ucznia, mistrza, który przekazuje wiedzę, umiejętności, kunszt, sprzyja rozkwitowi talentu ucznia, jego misją jest także też wspomaganie rozwoju osobowości, żeby właśnie w polu oddziaływania tego daimoniona mistrza rozkwitała inna, swoista osobowość. I żeby mistrz też nie tylko wspomagał rozkwit tej osobowości, ale żeby wyposażał tego młodego w przyszłości artystę też w pewien etos, żeby on chciał zawsze szukać siebie, tak jak to czynił całe życie Józef Czapski, szukać swojego głosu w sztuce, szukać swojej prawdy. Jan Parandowski w takiej książeczce Zegar Słoneczny dał wspomnienie ostatniego spotkania z jego profesorami gimnazjalnymi, 1913 rok, po maturze. Młodzi chłopcy, panowie już w smokingach spotkali się w restauracji we Lwowie. Była to restauracja na Wtóły. No i co pisze Parandowski? Profesor chrząknął na mnie, zerwałem się natychmiast, moje przemówienie trwało 2-3 minuty. Nastąpiła cisza nie do zniesienia. Cóż ich tak rozmarzyło? Czy obraz tej jasnej drogi umykającej w dal, od którego zacząłem, czy słowa o powinnościach życia zakończone obrazem jakiejś granicy, przy której trzeba mieć conscientiam bene acte vitae, czyli świadomość dobrze spełnionego życia. Żeby nie przyszły jak do tego Pergynta te potencje, które mu wyrzucają: tyś wszystko zmarnował, miałeś talent, mogłeś tworzyć. Gdzie są twoje myśli, gdzie są twoje dzieła, gdzie są twoje czyny? Kłamałeś całe życie, teraz odchodzisz. Ale w tym momencie przychodzi do restauracji jeszcze jeden profesor tego gimnazjum, filozof, uczył filozofii. Wtedy jeszcze dobre czasy, prawda, kiedy uczono jeszcze w gimnazjum filozofii. W naszą zadumę wtargnął filozof. Zaczął przepraszać za spóźnienie, odżegnał się od jedzenia, mówiąc, że jest po kolacji, przyjął tylko kieliszek wina. Od razu zgadł z naszych min, że była mowa i że zrobiło się markotno. No musiało się zrobić, bo ci ludzie ostatni raz w życiu spotykają się z sobą. Stojąc nad stołem, zataczył ręką szeroki gest, jakby uprzątał nasze myśli. To wszystko głupstwo. Grunt nie podlizywać się. Będzie to was kusiło 100 razy na dzień. Opierać się, nie dać się, nie pozwalać. Być sobą zawsze i wszędzie. Mówię wam, chłopcy, nie podlizywać się. Proszę państwa, przecież ten człowiek miał tych chłopców no, kilka lat, prawda? No, tysiące myśli im przekazywał, jakichś prawd, prawda, wskazówek, maksym. Filozofia to jest kształcenie ducha i umysłu, prawda, więc wiele im powiedział. Ale on przyszedł i pożegnać się z nimi, więc chciał im dać taką maksymę, taką mądrość w jednym słowie, tak jak w tym pronaosie świątyni Apolina w Delfach. Poznaj samego siebie. Cóż on im mówi, prawda? Właśnie mówi to, co jest najważniejsze, to, co będzie stanowiło o tym wysokim pionie etycznym, jak będą szli przez życie, prawda? Grunt nie podlizywać się. Będzie to was kusiło 100 razy na dzień. Opierać się, nie dać się, nie pozwalać.
Być sobą zawsze i wszędzie. Mówię wam, chłopcy, nie podlizywać się. Drodzy Państwo, tym sposobem dochodzimy do końca naszych trzech spotkań poświęconych misji piękna w otaczającym nas świecie. W pierwszym wykładzie spoglądaliśmy na styk piękna i dobra, a dzisiaj wyraźnie na proscenium wysunął się styk piękna i prawdy, prawda? Powiedzieliśmy sobie, że spotykamy się dziś często ze sztuką może i sprawną, ale odartą z prawdy o osobie, o autorze, prawda? Sztuką bezosobową. No więc trzeba przypomnieć to ewangeliczne z Ewangelii Świętego Jana: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, które to słowa zaleca ludziom mającym problemy psychiczne profesor Antoni Kępiński, ale przecież poznacie prawdę i prawda was wyzwoli, to jest również słowo kierowane do artystów, którzy na razie są w niezgodzie z sobą. Z różnych względów, tak jak mówi Witold Dudosławski, nie chcą głosić swojej prawdy. Ale jeżeli poznają prawdę i odkryją tę prawdę, to wyzwolenie prawdy będzie siłą, która spowoduje eksplozję ich talentu, eksplozję ich wyobraźni. Sprawi, że będą śpiewać pieśń naprawdę własną, pieśń płynącą z głębi serca, pieśń, która jest darem nie tylko piękna, ale i prawdy. Pieśń dotąd niesłyszaną. Dziękuję za uwagę.